Witajcie, nasz człowiek na festiwalu Thanks Jimmy, na biciu rekordu Guinnessa, na scenie, Marek Pająk. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Marku, jak się tu czujesz? Słuchaj, no wspaniale, bo tu przede wszystkim sami gitarzyści, ja też gram na gitarze, to jest mój kochany instrument, więc wspaniałą rzeczą jest jakby grać z innymi muzykami, spotkać, wymienić się doświadczeniami. Wczoraj miałem pierwszą okazję tak jak naprawdę poznać wielu osób, tak bezpośrednio, bo wiadomo, że wielu muzyków gdzieś tam się spotyka, gdzieś tam się mijamy też na takiej scenie. Natomiast wczoraj graliśmy takie bardzo fajną imprezę jak solówki Riffy Wszechsasów. I w końcu spotkaliśmy się wszyscy w garderobie, więc była możliwość spokojnie porozmawiania z wieloma wspaniałymi gitarzystami. No a dzisiaj, no co, zwieńczenie, gitarowy rekord, mam nadzieję, że zostanie pobity, więc no dzieje się. Powiedz mi a propos twoich planów. Słuchaj, jeśli chodzi o moje plany gitarowe, z zespołem Vader jesteśmy w trakcie nagrywania nowego albumu. Już praktycznie, już właściwie za 2 tygodnie jadę na swoją sesję, czyli będę nagrywał tam też gitary. Kończymy album. W ogóle to chyba pod koniec maja pojawia się taki EP naszego wydania, czyli tam kilka utworów zapowiadająca nową płytę Vadera. Oczywiście nowa płyta Vadera pod koniec roku, bodajże chyba listopad. Natomiast teraz kończymy już pracę w studiu nad całością materiału. W międzyczasie zaczynamy z powrotem koncertować. Już pojutrze lecimy do Norwegii na festiwal. Wow. Tak, także no, ta majówka jest bardzo, że tak powiem, napięta, jeśli chodzi o działania, plany, bo też chciałbym troszeczkę czasu poświęcić dla rodziny, więc zaraz po tym jedziemy prosto do Krakowa w góry, spotkać się z rodziną. Jutro uciekam do Norwegii. Później wracam z powrotem do Krakowa, później do Wrocławia. No i od czerwca zaczynamy cały weekend grać festiwale z Vaderem. I w kraju, i za granicą. Także, no wiadomo, zaczyna się sezon koncertów, festiwali. Więc myślę, że tak aż do września będziemy grali bardzo często. A później zaczynamy pierwsze trasy, takie regularne. Jedziemy z tego co pamiętam, zaczynamy koncertami między innymi w Finlandii, w Szwecji, w Danii. Taką mamy część trasy. Później wiem, że wyjeżdżamy też pod... Mamy bardzo fajną imprezę. Nie wiem, czy już mogę o tej mówić, ale pod koniec roku będziemy grali tak zwane legendy heavy metalu. Będzie taka fajna trasa składająca się z 3 zespołów. Słuchaj, będzie chyba 5 miast, z tego 5-6 miast. Nie wiem, czy wszyscy o tym już wiedzą, ale może nie będę mówił, kiedy będziecie to puszczać, żeby nie chciałbym wyskoczyć przed szereg, ale naprawdę bardzo gruba impreza. Wspomniemy. Z polskimi zespołami, więc jeżeli ktoś zna scenę metalową, więc powinien się spodziewać... I jaka to część świata? Proszę? Jaka to część świata? Nie, Polska. Bo to tak, bo to polskie legendy heavy metalu, więc to będziemy grać po Polsce. Dobrze, to będziemy o tym informować w takim razie. Dobrze, powiedz, jakaś nowa inspiracja muzyczna? Słuchaj, moja nowa inspiracja. Dzisiaj przyszedłem z taką gitarą. To jest bardzo fajny instrument. Dosyć rzadko się akurat z nim pojawiam, z tego względu, że w Vaderze gramy na 6-strunowych instrumentach. Tak. Natomiast to jest instrument taki, na którym robię też inne rzeczy ze swoimi projektami. Akurat tam grałem na 7, więc to jest mój Jackson. Nie jest to najnowsza gitara, bo już się z nią pojawiałem na scenie kilkukrotnie. No ale to jest jeden z moich ulubionych instrumentów, świetnie wykonana gitara, no to jest top najwyższy, ale już w drodze, mam nadzieję, gdzieś, może na morzu, no może na Pacyfiku, może już w Europie, może już przekręcają gałki do potencjometrów, czekam na swój customowy model, bo to jest model w pewnym sensie seryjny, produkcyjny. Natomiast z firmą Jackson zaczęliśmy bardziej mocniej współpracować i przygotowują dla mnie customową gitarę, którą pochwalę się już niebawem. Mam nadzieję do wakacji. Przedstawię się z nią, jak najbardziej. Świetnie, bardzo ci dziękuję. Powiedz mi, czego życzysz młodym gitarzystom? Młodym zawodnikom. Wiesz co, czego można byłoby życzyć? Przede wszystkim dobrej zabawy i wytrwałości. Świetnie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy z Wrocławia. Cześć. Dziękuję, cześć.